Cześć wszystkim z tej strony, Rose. Witam Was w kolejnym quizie. Dzisiaj standardowo quiz z The Walking Dead o tematyce: czy bardziej przypominam Karol czy Daryl'a. No trochę się obawiam, bo no, mogą wyjść tutaj niezłe, mm, niezłe akcje. Także co, bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do quizu. Zrobiony był miesiąc temu, więc. No nie, nie do końca wiem, co mam o nim myśleć. Co wolisz? Szkoła czy praca? Um, zdecydowanie praca. Kogo wolisz? Rick, Negan? Um, o Jezu. Negana chyba. Ja za Rickiem tak nie przepadam. A jednak e, Negan ma ciekawszy charakter moim zdaniem. I jego wejście w szóstym sezonie w finałowym odcinku było dość spektakularne moim zdaniem. E, czy chciałbyś mieć dzieci? Nie. To wydaje mi się, że to pytanie może przeważyć a propos Daryl albo Karol, bo tam Karol ma dwu, miała dwójkę. Taki spoiler. Co wolisz? E, przybić piątkę czy przytulić się? Ja się lubię przytulać do ludzi. Jak znajdziecie leperkonię dość niską... E, dziewczyny prawdopodobnie w cosplayu post-apo, która ma karteczkę Free Hacks, to, to będę ja. Najprawdopodobniej. Czy ludzie uważają, że wyglądasz na osobę mądrą? Nie wiem. Ale zaznaczę, że tak. Bo powinny być jeszcze odpowiedź nie wiem. No bo jednak wiecie, tak ciężko mi powiedzieć, co myślą o mnie inni, ale chyba tak. Potrafisz dobrze okrywać emocje? To zależy. Um, nie wiem. Ale no, raczej, raczej tak. Z kim jesteś bliżej? Rodzina, przyjaciele, o oh, mój Jezu. Eee, nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia, ale e, kurde. Chyba, chyba rodzina jednak. Potrafisz dobrze kłamać, o Jezu. Chyba nie do końca. Chociaż. Przeczytałaś mm, lektury, tak, proszę pani. E, więc. Szklanka jest do połowy pełna, czy pusta? No pełna, tak. Powiedzmy. Kogo wolisz, Michonne czy Megi? O mój Jezu, to jest pytanie trudne, bo ja nie lubię ani Michonne, ani Megi. Ale już zaznaczyć, że Michonne, bo ma ciekawszy charakter, moim zdaniem, i jest taką bardziej waleczną babką. Także o Boż! <noise> Za co? E, podobnie jak Karol, jesteś niezależny i analityczny, ale nie zawsze tak było. Wiele widziałeś i przeszedłeś. Polegasz na swoich przyjaciołach bardziej niż chcesz się do tego przyznać. Jesteś twardy, niczym skała, ale też nie jesteś głupcem. Hmm. Aha, to znaczy. Okej, okay, jakby Karol jest fajną postacią, e, ciekawie zrobioną, ale jej zachowanie w ostatnich tam odcinkach dziesiątego sezonu no to było takie. No trochę mechnie, ale to chyba dobrze w sumie. Karol bardzo bardzo się zmieniła i z takiej troszkę, nie mówię, że takiej sieroty bożej, ale z takiego trochę bagna emocjonalnego i życiowego wyszła, więc jestem dość pozytywnie zaskoczona. Też spodziewałam się, że będę jednak tutaj ulubioną męską postacią, jednak Karol nie jest taka zła. Szczególnie na początku serialu była spoko babką i tam trochę jej się pokicikało w dziesiątym sezonie. Także tak, dajcie znać co wam wyszło. Czy lubicie te postaci, które tutaj mieliśmy do, do wyboru? I słyszymy się w kolejnym filmie. Na razie.